Jedno z pytań, jakie dostałem, to czy przy takim widoku zielonego menu, jakie mieliśmy pokazane w poprzednim filmie, tutaj mam zupełnie inną jednostkę, ale wejdźmy sobie do tego zielonego menu. Czy przy takim widoku zielonego menu możemy uzyskać dostęp do zniesienia ograniczenia rejonu, żeby wgrać aktualizację oprogramowania, żeby wgrać soft z innego rejonu? No to już Ci tłumaczę. Tam w samochodzie, gdy to pokazywałem, w Golfie miałem jednostkę MIB 2 standard produkcji Technisata. Trzeba brać pod uwagę to, że są jednostki różnych producentów i te ograniczenia można omijać lub znosić w różny sposób. Tu na stole mam MIB 1 High produkcji Harmana, to jest akurat ze Skody, chociaż to nie ma większego znaczenia. I tutaj, jeżeli sobie wejdziemy do zielonego menu, to przypuszczam, że znaleźlibyśmy coś odpowiedzialnego za te rejony. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest akurat zrzut na kartę. Poszukajmy po prostu czegoś odpowiedzialnego za aktualizację. SWDL, czyli Software Download. No i tutaj mamy User Defined SWDL. To nie jest jeszcze zniesienie ograniczenia wersji, to jest coś innego, o czym opowiem przy okazji innego filmu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu chyba nie znajdziemy nic na ten temat. I w debugging raczej też nic nie będzie, ale pozwólmy sobie wyjść jeszcze raz tutaj do tego ukrytego menu. Nie będziemy wchodzić do zielonego, ale zostaniemy w test mode. No i tutaj mamy SWDL i tutaj mamy dwie opcje do zaznaczenia. Możemy wyłączyć region check, co by nam pozwoliło na wgranie softu z innego regionu. I jeszcze mamy manual download, który pozwala nam wybranie, jakie komponenty chcemy zainstalować. Ponieważ taka aktualizacja oprogramowania, chyba nawet mam tutaj wrzuconą, taka aktualizacja oprogramowania składa się z wielu elementów. No, są tam elementy odpowiedzialne za tuner, za to, jakie mamy grafiki, za obsługę audio i tak dalej. W każdym razie, jeżeli sobie wejdziemy do aktualizacji, będziemy chcieli zaktualizować, wybierzemy sobie źródło. W tej chwili na tej karcie jest update z softem, który jest już tutaj zainstalowany na jednostce. Czyli tak naprawdę update nie będzie tutaj przeprowadzony, ponieważ jednostka widzi, że ma wersję tę 1.5.5.2. Na karcie też jest 1.5.5.2, więc tutaj widzi, że nic się nie kwalifikuje. Widzicie tutaj te wszystkie elementy systemu. Nic się nie kwalifikuje do zaktualizowania. Te z kreskami to są rzeczy, które są w systemie, ale nie ma ich na karcie. Update nie ma na przykład osobistych punktów POI i tak dalej, nie ma tam nawigacji, bazy danych do nawigacji. No i widzicie, że tutaj nic nie mam tak naprawdę do zaktualizowania, dlatego też nie mogę odpalić tej aktualizacji. Ale jeżeli sobie tutaj znowu wejdę do tego ukrytego menu, nie spać, jak nie ma sygnału, że jest zapłon włączony, to ta jednostka się lubi tak uśpić na chwilę. Jeżeli sobie wejdziemy znowu do tego ukrytego menu, czyli przetrzymamy sobie przez 10 sekund i tym razem sobie zaznaczymy tutaj jedną rzecz, taką jak manual download, i użyjemy sobie tego skrótu, żeby tam wejść do update'u. Wybierzemy kartę. No to tym razem będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Będziemy mieć dodatkowe dwa przyciski. Jednostka pozwala nam wybrać to, co chcemy zainstalować. Czyli możemy wymusić na przykład select all, poczekać chwilkę i jak widzicie, wszystkie te rzeczy zostaną zainstalowane. Zostaną nadpisane te rzeczy, które są już w jednostce, tymi, które są na karcie. Czyli możemy wymusić, aby na przykład oprogramowanie odpowiedzialne za obsługę płyt DVD zostało nadpisane. Mimo tego, że wersja, która jest w jednostce i na karcie są identyczne, mają identyczny numer, przepraszam, to możemy wymusić nadpisanie tego. To się też przydaje przy zmianie regionu, ponieważ na przykład tuner może mieć ten sam numer wersji, ale aplikacja przeznaczona na inny rynek może wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego w tym menu SWDL, które Wam przed chwilą tam pokazałem, zaznacza się, z tego co pamiętam, nie spać, obie opcje. I zaznaczenie obu opcji pozwala nam po pierwsze na omięcie tego regionu, tego ograniczenia regionu, a po drugie pozwala nam na wymuszenie nadpisania wszystkich elementów systemu, jakie znajdują się w tej aktualizacji na karcie, aby wszystko wrzucić do pamięci w jednostce. Żeby była jasność, nie jestem pewien, czy to są jedyne ograniczenia, jakie występują. Wiem, że w MIB 2 High oczywiście zmienia się kodowanie,
No to, tu chodzi głównie o region nawigacji, tam jakieś ustawienia tunera. Może to nie są zbyt istotne rzeczy dla samego wygrywania oprogramowania, ale na pewno się je robi. Zmienia się na pewno parametryzacja widocznych języków. Na przykład jeżeli macie jednostkę ze Stanów, w której są chyba trzy języki tylko dostępne, bo tam jest angielski, hiszpański i francuski. Tak mi się wydaje, żeby obsłużyć Kanadę i Meksyk, to chyba te trzy języki tylko są potrzebne. A w europejskich wersjach jest dużo więcej języków, to ta lista dostępnych języków, oprócz tego, że te języki są wgrywane z aktualizacji, ta lista dostępnych języków jest wpisywana w parametryzację, którą się też przeprowadza albo narzędziem jak VCP, albo Car Scanner, albo odpowiednim narzędziem wgrywanym też do jednostki, czyli Toolboxem, albo tym More Incredible Bash. Oprócz tego są jeszcze zmiany w EEPROM-ie, które warto wykonać, aby taki update został przyjęty. No jest tego seria, nie mam z tym jeszcze doświadczenia, ale wiecie, że ja lubię się uczyć, nie robię tego zarobkowo. Także mam tutaj taki po prostu mały kącik, gdzie trzymam sobie te rzeczy i w miarę tego, jak się tego uczę, no to staram się Wam coś pokazywać albo na tym kanale, albo na kanale Mr. Fix, albo jeszcze założyłem trzeci kanał MIP Helper, gdzie Was serdecznie zapraszam i gorąco zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co tam już jest, bo tę jednostkę ze Skody mam tutaj na stole głównie po to, żeby się uczyć na niej troszkę i wrzucać na tamten kanał. Także jeżeli ktoś ma ochotę, no to zapraszam. A Wam dziękuję serdecznie za te pytania. Tutaj koledze dziękuję za pytanie, które zadał. Nie pamiętam teraz, jak się tam podpisałeś. W każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania co do MIBA albo co do innych rzeczy, no to zachęcam do zostawiania w komentarzach, a ja w miarę możliwości, w miarę czasu postaram się tutaj w formie filmiku odpowiedzieć.